Leki bodajże to naświetliło ten problem, że nie zna języka, tak? No właśnie, jest problem, czy problem właśnie otoczenie stworzono? Piłkarza mówi, że on zna język, że uczył się angielskiego, jakiś potrafi zrozumieć, że problem to jest u trenera, który nie zna, wolał o tym burzawie ze mną nie zna angielskiego. Trener z kolei, a gdzieś tłumacz nie do końca to przekazuje. Wydaje mi się, że to wszystko się wpisuje w osobowość Rafała, bo to jest bardzo, bardzo specyficzny chłopak, jeżeli pamiętamy, chodzi o zachowanie. Pamiętamy, że Rafał grając w szatni, tak? W Górniku Zabrze też nie był nigdy pierwszy do rozmów z nami dziennikarzami, był raczej ostatni. Tak. I nie wymagajmy tego od niego. Ja wam powiem, że ostatni mecz kadry, to podszedłem bliżej do Rafała w Migzonie, żeby posłuchać, jak on ma barwę głosu, bo w ogóle nie znałem mnie. On się nie odzywa. No, jak oceniasz? Radiowa. Odnalazłby się w radiu. Cały czas odtwarza z dyktafonu, bo cały czas nie może jeszcze dojść do wniosku. Ja bym tak tutaj już wielkiego problemu nie widział w tym. No, on był taki tak samo w Zabrzu. A tutaj, czy będziemy dyskutować, czy on zna ten język, czy nie, to nie wiem, czy ustalimy. Tak? Bo otoczenie piłkarza mówi, że on zna. Prawda jest taka, że gdyby Rafał miał do zaoferowania na boisku tak dużo, by trener zaczynał od niego układanie składu, to czy mówi w języku, czy nie mówi, byłoby na, nie wiem, nastym poziomie znaczenia. Ireneusz Sieleń po 4 latach, chyba 4 gry w OSR, był w stanie powiedzieć oui. Bonjour. Bonjour mówił po południu, więc raczej tam się mylił. Natomiast Kamil Grosicki też się francuskiego nie nauczył. Czy każdy lider musi być liderem poza boiskiem także? No, Leo Messi zdaje się, że ekstrawertykiem również nie jest. Wiem, że gra w kraju, w którym jakby bez problemu się dogadywał i nie musiał się uczyć obcego języka, ale głosu specjalnie często nie zabiera. On przemawia na boisku. Wydaje mi się, że problemem Rafała Kurzawy we Francji nie jest język i to, że nie jest liderem, tylko jest to, co ma do zaoferowania drużynie. Rozumiem samo zagadnienie, czy piłkarz szykujący się do wyjazdu za granicę powinien znać obcy język. Moim zdaniem każdy piłkarz, każdy człowiek w 2018 roku w Polsce w wieku maturalnym, 18-19 lat, jeden obcy język powinien mieć opanowany w stopniu komunikatywnym.